W poprzednim odcinku Kamil był w Redni. Paweł i Kasia mieli plan, który się im nie udał. I na sam koniec odpadła Kasia. Ciekawe, co dziś się wydarzy. Bo to szkoła pełna dramy, nie żadne fatałachy. Wszyscy chcemy mieć święty spokój, lecz nie da się, gdy tu wszędzie dużo dramy. Na wakacje by się chciało, lecz tu leży martwe ciało. Każdy odpada, tylko jeden wygrywa. Nerwica jest na dzień codzienny. Wszyscy w szkole się znamy i nawzajem nienawidzimy. Tu są kujony, a tam są patusy i inne gnomy. Szkoła pełna dramy, to niesamowite miejsce, gdzie dostaniesz depresji. No i nerwice, no i nerwice, no i nerwice. Zadania są okropne, a ludzie jeszcze gorsi. Drużyny nie zawsze są dwie. I to jest nasz problem i każdy to wie. Mamy tutaj szkołę, no i dwa parasole. Tańczymy jak Hanna Montana. Wchodzimy do rynku i kolejna wygrana. Wszyscy w szkole się znamy i nawzajem nienawidzimy. Tu są kujony, a tam są patusy i inne gnomy. Szkoła pełna dramy, to niesamowite miejsce, gdzie dostaniesz depresji. No i nerwice, no i nerwice, no i nerwice. Leon, wstawaj, zesrałeś się. No co się tak na mnie gapicie? Musiałam to zrobić. Zawsze działało, jak Leon zasnął gdzieś na jakiejś imprezie. Matko jedyna. Ciemno tu jak w d... Dobra, już kończyć nie będę. Dariusz, czy jak to tam masz na imię? Mam plan, bo oczywiście jestem najlepsza. Jessica musi być jak najszybciej wyeliminowana. Jak to zrobimy? To i ja na nią byśmy głosowali, a ja muszę jakoś przekonać Leona. Ten plan nie wypali. Leon i Jessica są za bardzo ze sobą zżyci. Five minutes later. Do jasnej ciasnej, Mołotow, co ty wyprawiasz? Hehehe, piwko hehehehe. Mołotow, musisz się ogarnąć, bo za niedługo zadanie. No i jesteśmy w dół. Witam was po pierwszej eliminacji w tym sezonie. A teraz poznajcie nową drużynę Hobby Horsiar. Biedna Kasiulka. W dzisiejszym zadaniu będziecie grali w nietypową i bardzo kontrowersyjną grę. Gra w butelkę. Każda drużyna musi zagrać w butelkę. Na kogo wyląduje butelka, musi odpowiedzieć na pytanie albo wykonać zadanie. Łącznie będzie 10 zakręć butelką. Każdy, kto zrobi wyzwanie, dostanie punkt, a kto nie, to brak punkta. Która drużyna będzie miała najwięcej punktów, wygrała noc w luksusowej klasie. Boję się, co Mołotow nam za zadania wymyśli i co będą kazali mu robić. Już wiem, co się będzie działo w mojej drużynie. Sara będzie zadawała pytania do Leona, czy ją kocha i tym podobne. To może byśmy zaczęli to zadanie. Kamil, może ty zakręć. Jeny, nie chce mi się tego robić. Hania, ty zakręć. Ja nie mogę. Przewidziałam w kuli, że nie mogę kręcić butelką. Jasny gwint. Zwamy to też tak jest. Już ja zakręcę. Kamil. Dobra, pytanie czy wyzwanie? Ech. Jeny, no to wyzwanie. Udawaj głupka, dobra, zadanie wykonane. Co? 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 Kokaina, no!
lecimy w samolocie. Cisza. Ludzie, uspokójcie się. Musimy robić zadanie. To kręcę butelką. Seba. No pytanie czy wyzwanie? Boże, pytanie czy wyzwanie? No niech już będzie to pytanie. No to, czy kochasz swoich rodziców? Dałam ci specjalnie łatwe pytanie, bo chcę wygrać to zadanie. Nie chcę odpowiadać na to pytanie. HM, taki niby bad boy, a jednak coś nie taki twardy. Ale już nie będę nic mówiła, bo nie chcę słuchać jego jęczenia. Excuse me, czy to są butelki z pierwszego sezonu? Jak on siedział jakoś z pół roku temu? Ja tego nie dotknę. To jak ty tego nie dotkniesz, to ja to zakręcę. Leon. Ale ja zadaję pytanie. Leon, kogo kochasz bardziej, mnie czy tą rurę Jessica? Żadnej z was nie kocham. Jessica to moja przyjaciółka, a ty po prostu jesteś wredna. Dobra, to kręcę butelką. Mołotow. Pytanie czy wyzwanie? Wyzwanie, hehehe. Nie masz psychy się rozbrać do naga. Seba, czy ty oszalałeś? On jest pijany, on zrobi wszystko. Jesteś nienormalny. Wstaję, wychodzę. Nie rozumiem, dziewczyn. Przecież dostaliśmy punkt. Chwila. Gdzie są moje ubrania? Co się dzieje? Drużyno, musimy pracować razem, mamy to wygrać, więc najlepiej jakbyśmy zadawali sobie proste pytania lub wyzwania. Teraz moja kolej, więc kręcę. Jess. Pytanie czy wyzwanie? A daj mi pytanie. Lubisz pić wodę? Woda jest spoko, ale wolę coś bardziej gazowanego. Widzicie, musimy tak współpracować, jesteśmy spocone kujony. Uch, no niech ci będzie. Dariusz, jaka jest twoja ulubiona piosenka? Big Klamoty. No co ty na mały chciałbyś te bimbały? Ej, czy wy serio chcecie znowu przegrać? Musimy to robić. Kamil, kręć tą butelką. Przestań mnie denerwować. Ale muszę się z tobą zgodzić i chcę to wygrać. Hania. Ej, no gdzie ona poszła? Ja z tymi oszołamami nie wytrzymam. Witaj. Skąd ty się tu wzięłaś, Hania? Nie interesuj, bo kociej mordy dostaniesz, ale nieważne, chcesz, żebym ci z kart wywróżyła. No dobra, bo niczego lepszego i tak nie zrobię. Pierwsza karta to czapka z daszkiem. To oznacza, że twoja drużyna jest głupia jak but. Kolejna karta to duch. To oznacza, że kiedyś umrzesz. A ostatnia karta to cenzura. O tej karcie musisz pomyśleć sama. Wszystkie karty oznaczają, że jeśli będziesz postępować dobrze, zajdziesz daleko. Normalnie wow, ale się dużo dowiedziałam, tak dużo, że nic. Znowu ty, Paweł. Pytanie czy wyzwanie? A co mnie to daje ci wyzwanie? Podskocz. O Hania, gdzieś ty była. Na szczęście mamy dużo punktów. A wiesz, wróżbę odprawiałam. To może ja zakręcę butelką. W końcu wróciła królowa. Kobieto, gdzieś ty była. Mołotow nie wiadomo gdzie poszedł po swoje gaciory śmierdzące. A Stella to chyba dostała jakiegoś paraliżu, bo się ruszyć i odezwać nie chce. Po prostu nie mogłam już wytrzymać i poszłam odpocząć na chwilę. A może wy się z Mołotowem? Ogłaszam koniec zadania. Drużyna, która wygrała, to spocone kujony. Oje, znowu w luksusach. A drużyna przegranych to ogromne patusy. Niestety widzimy się dziś na eliminacji.
teraz muszę pomyśleć, bo Seba jest mega wkurzający, ale z drugiej strony, Mołotow tylko nam utrudnia w zadaniach. Pogadam z Sebą o tym. O Mołotow. Może byśmy głosowali na Sebę, bo jest irytujący. Ojejku, co to? To naszyjnik dla ciebie. Dla mnie. Tak, hehe. Chyba oszalałeś. Witam was na waszej pierwszej eliminacji Ogromne Patusy. Kto dziś odpadnie, nie wiem, idźcie głosować. Mój głos idzie na Mołotowa, wciąż nie mogę uwierzyć, że ułożyłam plan z Sebą. No Seba, no co? Pierwszy głos idzie na Mołotowa. Drugi głos idzie na Sebej. Trzeci głos idzie na Mołotow. Ostatni decydujący głos to Mołotow. Niestety musimy się pożegnać. Mołotow, czekaj. Papa. No co ty na to mały, chciałbyś te bimbały? No co ty, co ty? Matko jedyna, przestań to coś puszczać. To było popularne rok temu. Bo zaraz dostaniesz w dół.